Cześć, tu Gabrysia. Witam Was i zapraszam na nowy program telewizji młodzieżowej Na Fali. W czwartkowe popołudnie 8 grudnia w naszej placówce odbył się wernisaż wystawy Kochamy zwierzęta. Koty, konie, krowy. Autorami przepięknych, kolorowych prac są wychowankowie pani Renaty Sochy ze Strefy Kreatywności. W atmosferę uroczystości zgromadzonych gości wprowadził występ Filipa Bednarza, młodego wokalisty pracującego pod kierunkiem pani Kornelii Rudy. Zgromadzonych wychowanków i gości powitała Urszula Demucha, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. Ja jeszcze raz przywitam wszystkich gości bardzo serdecznie, wszystkich uczestników, a tak naprawdę najbardziej witam tych twórców, tych wspaniałych rysunków, które za chwilę będziemy wszyscy podziwiać. Kolejna przepiękna wystawa, która mogłoby się wydawać, cóż ma wspólnego z tymi świętami. No właśnie trzeba się zastanowić. Szopka, Pan Jezus, goście, trzej królowie i kto? Zwierzęta. No właśnie. Zwierzęta, które tak pięknie tutaj narysowaliście, namalowaliście, po prostu wprowadzają nas, dopełniają, tak jakby powiedzieć, klimat tych świąt. Prace są przepiękne. Prace te powstały pod kierunkiem pani Renaty Socha i myślę, że ona tutaj dopowie coś więcej na ten temat. Następnie głos zabrała Renata Socha, nauczycielka prowadząca zajęcia plastyczne i kreatywne z wszystkimi grupami Strefy Kreatywności. Dzisiaj taka pierwsza doroczna wystawa naszych prac. Prawdę powiedziawszy, pracowaliśmy na tą wystawę od września, ponieważ każdy z uczestników zajęć wykonał na tą wystawę 3 prace. Uczestniczenie w zajęciach plastycznych, przychodzenie na te zajęcia jest wspaniałą lekcją integracji, zabawy i jak sami mówicie, lubicie to robić. Więc tym bardziej to jest też duży sukces, że oprócz siedzenia w komóreczkach, telewizorku, macie możliwość odreagować, troszeczkę się zrelaksować i pomalować, bo kreatywność, tak jak nazwa naszej grupy Strefa Kreatywności, u Was jest naprawdę przeogromna. Za to Wam serdecznie dziękuję, że tak regularnie przychodzicie, uczestniczycie w tych zajęciach, a raz na jakiś czas możecie zaprezentować swoim najbliższym to, co robicie, bo dzisiaj się przekonali rodzice i goście, że mają w domu naprawdę artystów wysokiej klasy, o czym świadczą Wasze obrazy, które namalowaliście. Proszę Państwa, malowanie zwierząt to najtrudniejsza forma malarstwa, jaka może być. Więc to, co tutaj oglądamy, te szczegóły, kolory, to naprawdę ciężka, trudna droga do takiego portretu zwierzątka. Więc tym razem myślę, że ogromne brawa dla wszystkich artystów. Nauczycielka wręczyła dzieciom portrety kotów ich autorstwa oraz zrobiono pamiątkowe zdjęcia.
koniec spotkania dzieci otrzymały mikołajkowe paczki. W piątek 9 grudnia tancerze z naszej placówki wyjechali na 29. mikołajkowe spotkania taneczne w Krośnie. Wyjechały dwa autokary. Było to 7 grup tanecznych pracujących pod kierunkiem pani Urszuli Demuchy, czyli moim, pani Edyty Buczek i pani Ingrydy Sokołowskiej. Grupy zaprezentowały się w układach tanecznych z różnych styli tanecznych w poszczególnych kategoriach wiekowych. Miło jest mi zakomunikować, że moje dwie grupy, które uczestniczyły w tych spotkaniach, bardzo ładnie się zaprezentowały. Grupa średnia, praktycznie to był ich pierwszy start właśnie w formie konkursowej, super wypadła. Znaleźli się na tej pięknej, wspaniałej scenie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza i taki był cel dla tej grupy postawiony. Z grupą starszą Impuls, apetyty rosły, ponieważ nie tak dawno w Jaśle zajęła ta grupa drugie miejsce. Zaprezentowali się wspaniale. Powiem tak, że emocje te były równe rozgrywkom piłkarskim, które w tej chwili właśnie mamy przyjemność przeżywać, ale to są konkursy. Nigdy nie wiadomo, jaki będzie wynik, tym bardziej, że tutaj, tak jak w worku mikołajowym, wszystko było wrzucone do jednego worka, czyli prezentowały się grupy z zakresu tańca współczesnego, tańca nowoczesnego, z zakresu street dance'a, hip-hopu. I jakim bardzo miłym dla nas zaskoczeniem było to, że właśnie grupa starsza Impulsu zajęła drugie miejsce powtórnie.
No, cieszyliśmy się niezmiernie, bo jest to potwierdzenie bardzo wysokich umiejętności naszych tancerzy. Również ta sama grupa zdobyła nagrodę jury młodzieżowego też na tych mikołajkowych spotkaniach tanecznych. Także wysokie, ogromne sukcesy mojej grupy, sukcesy pani Inki i pani Edyty utwierdzają nas w przekonaniu, że ten nasz motyl MDK-owski rozwija skrzydła i bardzo się z tego powodu cieszymy. Życzymy wszystkiego dobrego i, no i oby tak trwało to dalej. Sama droga była bardzo daleka, ale szczęśliwie dotarliśmy, mimo że mieliśmy bardzo dużą grupę dzieci. Były maluszki, były też i starszaki. Sporo nas pojechało, bo na dwa autokary. No, jak wrażenia, bardzo fajnie przygotowana impreza. Naprawdę, w ogóle obiekt niesamowicie mi się podobał. Duża scena, o takiej scenie marzy każdy tancerz. No i powiem, że prezentacje wypadły całkiem fajnie. Przywieźliśmy nawet wyróżnienie. Grupa Ada Młodsza, gdzie tańczyła formacja zatytułowana Pływy, zdobyła wyróżnienie. A ja jechałam z czterema grupami, z debiutantkami, z Adą dwójką, no i ze starszą grupą, która miała dwie choreografie. Jedną choreografię miała grupową, całkiem nową, świeżutką, także to był debiut na scenie. I też debiut, ale starsza formacja zaprezentowała swoją choreografię.
Bardzo nam się podobało. Cieszę się, że nasze koleżanki, pani Ula i pani Inka również przywiozły sukcesy z Krosna. Także oby tak dalej. Była atmosfera bardzo fajna, bardzo mikołajkowa. Chodził Mikołaj, były ciekawe zdjęcia w miasteczku mikołajowym. No i oczywiście na koniec wszyscy dostali wspaniałe prezenty w postaci kubeczków mikołajkowych. Czy ma pani za co pochwalić lub zganić swoje wychowanki? Tak, byłam zaskoczona nagrodą, powiem szczerze, bo ja pojechałam z samymi debiutami. Wszystkie choreografie były nowiuteńkie, dopiero postawione, jeszcze nieotańczone, stroje również nowe i nieotańczone i wyróżnienie mojej młodszej formacji, Ady młodszej, było na mnie naprawdę bardzo wielkim zaskoczeniem. Trzymamy kciuki za kolejne występy. Dziękuję serdecznie. Thank you.
9 grudnia zespołu Młodzieżowego Domu Kultury, to jest zespół mój, Kropeczki Starsze, udały się na 29 spotkania taneczne mikołajkowe do Krosna i tam brały udział w zmaganiach. Zespół Kropeczki Starsze to jest zespół, który od 2 lat prowadzę w Młodzieżowym Domu Kultury i który w tym roku udał się po raz pierwszy na konkursowe zmagania taneczne do Krosna. Zespół zaprezentował się bardzo ładnie, dziewczynki dały z siebie wszystko. Także jestem bardzo dumna jako nauczyciel, jako instruktor i wielkie pochwały dla dzieci, wielkie pochwały dla rodziców, gdyż rodzice także pomagali nam w tym wyjeździe. Przyjechali na miejsce, dopingowały mamy swoje dzieci. Więc jeszcze raz chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim dzieciom, które należą do zespołu, ich rodzicom i mam nadzieję, że to był pierwszy, ale nie ostatni taki sukces. Kropeczki Starsze zajęły w Krośnie 3. miejsce w międzywojewódzkim konkursie tanecznym Mikołajki 2022. Wielkie brawa i gratulacje. W niedzielę 11 grudnia na Miasteczku Kresowym odbył się jarmark świąteczny, podczas którego wystąpiły nasze tancerki z grupy Adusie. Poza możliwością zakupów, organizatorzy przygotowali dla odwiedzających szereg atrakcji. Animacje dla dzieci, warsztaty kulinarne, fotobudkę czy inne występy. Uwaga, wyskakujemy i znowu w prawo i w lewo i w prawo i w lewo. No, 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 uwaga, klap, klap.
klapnij w rączki, klapnij w rączki, klapnij w rączki, klapnij w rączki. I całuski. Uwaga, haczyki! Siup. To potrafi wszyscy. Podczas jarmarku zorganizowano akcję charytatywną na rzecz Alicji i Olafa, rodzeństwa chorego na miopatię. W czwartek 15 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Kartka Bożonarodzeniowa z motywem biłgorajskim. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Na konkurs wpłynęło 106 prac ze szkół i placówek z terenu powiatu biłgorajskiego. Rockin' around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Mają ci ty wiesz, że będę to ja, przywrócić rośnie temu. Mają ci ty wiesz, że twój syn nie ma, wybawić nas do złego. Czy ty wiesz, że twój chłopiec już niebieskie ścieżki zna? Kameralnym gronie
uczcić ten konkurs i wasz udział w nim i podzielić się właśnie tymi naszymi wrażeniami. Komisja obradowała 9 grudnia, a w jej skład weszły panie Irena Zając, malarka, emerytowana nauczycielka plastyki naszej placówki, ona też pełniła rolę przewodniczącej tejże komisji, Celina Skromak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju oraz Anna Wachownicz, pracownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Wyboru pani nie miały łatwego, bo na konkurs napłynęło aż 106 prac, także to były naprawdę dużo prac i dużo pięknych prac, ale trzeba było wybrać te zdanie komisji najpiękniejsze. I właśnie chcemy teraz wręczyć wam pamiątkowe dyplomy i upominki tym osobom, które zdaniem Komisji Jurorskiej zasłużyły na nagrodę i na wyróżnienie. Tyle na dzisiaj. Zapraszam za tydzień. Cześć!